Dobrze. Hejka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj podam wyniki konkursu, kto wygra. Moja Natusia Franciszka będzie dzisiaj losowała. No, przypomnę jeszcze, co było w danej paczuszce. Tu już akurat pudełeczko już mam przygotowane. Pierwszy to jest właśnie, to są takie świeczunie, motylki. Kolejna to jest właśnie ta paletka Beauty, wow, tu właśnie z tymi cieniami. Kolejny to jest właśnie ten notesik słodziutki. Kolejny to jest właśnie to ciasto takie, co niecałe minutę do mikrofalówki można włożyć i jest gotowe. Kolejne to są takie maseczki. Tutaj jest coś na słodko, czy jakaś eksplozja bomb. Chcę zobaczyć. Taka coś na słodko, eksplozja bomb. A ty takich rzeczy nie eksplozujesz. I kolejny to jest taki, te markiery. Zakreślacze, super. Bardzo fajne, nie? Zobacz. No, fajne takie. Z różnymi fajne takie z różnymi zwierzątkami. Zwierzątkami, tego super. A zakreślacze zawsze się przydadzą. Dobrze, to my zaraz będziemy tutaj robiły losowanie. Natusia, ty będziesz losowała. Poczekaj, tylko ja tutaj to spakuję. Co to tak? Ten notesik, ja nie mogłam znaleźć tego pudełka takiego, żeby ten notesik włożyć. Tak trochę lipka z tym. No. Żeby włożyć ten notesik, tak lipka trochę z tym, no ale dobra, jakoś tutaj my sobie poradzimy. Dobra, dobra, to my później to później spakuję. Tutaj mam właśnie te wszystkie losy. Troszeczkę wczoraj wypisałam. Wszystkie te losy są. Mam nadzieję, że nikogo nie ominęłam, ale dwa razy sprawdzałam, przejechałam dwa razy i chyba nikogo nie ominęłam. Tutaj moja kropeczka będzie teraz losowała. Zobaczymy, kto wygra. Też? A wygrała Ewelina Sarnik. Wow. Pokaż. Czekaj. To trzeba chwilę poczekać, albo ten. No, Ewelina Sarnik wygrała. Tutaj. Napiszę imię. I proszę się wtedy zgłosić w ciągu 2 dni. Jutro, w poniedziałek, będą właśnie wyniki konkursu. Podam to tak do środy, bym prosiła się zgłosić. Wtedy od razu w środa, czwartek wyślę paczuszkę. A jeżeli no, nie zgłosisz się w ciągu tych 2 dni. No to wtedy będę robiła jeszcze raz losowanie, ale mam nadzieję, że się zgłosisz. Życzę, gratuluję wygranej. Jeszcze raz powiem imię, tu właśnie jest Ewelina Sarnik. Gratuluję ci, Ewelina. No. No i wtedy, Ewelinko, wyślij mi swój swojego e-maila z adresem. Ja będę czekała do środy. Mam nadzieję, że do środy. Wyślesz, że do środy się zgłosisz. No i wtedy życzę, życzę gratulacji wygranej. No przykro, że właśnie tyle osób brało udział, no nie udało się. No ale może następnym razem ktoś następny wygra. No to wtedy będzie na tyle. Życzę miłego dnia i do usłyszenia, do następnego. Pa! Kropeczko.